Robert Lipiński, witam w kolejnym odcinku programu Wyzwanie Lech TV. Tym razem moim gościem jest Dariusz Formela, piłkarz Lecha Poznań oczywiście, a spotkaliśmy się na paintballu. Darek, pierwsze pytanie, w ogóle grałeś kiedyś w paintballa, czy nie miałeś okazji? Nie, pierwszy raz w życiu i cieszę się, że mnie zaprosiłeś i będziemy mogli się zmierzyć. No tak, ale to też inna adrenalina niż ta panująca, powiedzmy, na boisku. Dla ciebie coś nowego, tak jak mówiłeś, przygotowywałeś się jakoś tak, może gdzieś na konsoli jakieś próbowałeś? Tak, wczoraj wieczorem jeszcze w Counter-Strike'a grałem na komputerze. Ale tak, to nie mam pojęcia, dopiero zaczynamy, także wszystko nam wytłumaczą i mam nadzieję, że wygramy z wami, tak? No tak, ale pytanie, co wy robicie tak naprawdę poza treningami, bo to jest takie podstawowe pytanie, na co macie czas, na co możecie sobie pozwolić i jak ty spędzasz te wolne chwile? Zależy od dnia, teraz graliśmy co trzy mecze, to wiadomo, że więcej tego wypoczynku gdzieś tam w domku na spokojnie, a od czasu do czasu właśnie fajne jest takie wyjście, porobienie czegoś innego i takie aktywne spędzenie wolnego czasu. Zaraz poznamy obie drużyny. Dzisiaj ty raczej z młodymi zawodnikami, można tak powiedzieć, ta młoda ekipa Lecha. Wy też raczej w takiej ekipie się spotykacie gdzieś tam poza boiskiem? Tak, tak. No tutaj szczury, mówią młode szczury i będziemy chcieli was pokonać. No tak, po treningach też często spędzamy razem czas gdzieś na jakąś kolację czy do kina. Także trzymamy się razem. No właśnie, macie problem jednak, żeby jakieś inne aktywności fizyczne robić, bo tak naprawdę na nartach nie możecie jeździć. Powiedz, a ty co sobie upodobałeś z tych aktywności właśnie fizycznych? Co ty wolisz robić? Czy to jest jakiś rower, czy jakiś mały jogging, może jakiś spacer? Jak to wygląda? Ja 3 lata siatkówkę kiedyś trenowałem i jak mam gdzieś tam wolną chwilę, to piłkę lubię podbijać. I ciężko to teraz pogodzić, tym bardziej, że tutaj no, to trzeba mieć halę i jeszcze ekipę do grania. Więc teraz ciężko, ale gdy jadę do siebie, do roomie, to czasami ze znajomymi sobie pogram. Rozumiem, że taktykę na ten pojedynek już masz przygotowaną w głowie. Odstrzelić mam głowę, tylko musimy. Dobrze się czujesz, jeden z drugim? A to tak przy okazji. No, żartuję. Ma boleć. Dobrze, Darek, to pierwsza rozmowa. Drodzy Państwo, Darek Formela, kapitan drużyny Lecha Poznań. No i za moment rozmowy właśnie poszczególnych drużyn i Lech TV, Lech Poznań, a później wytłumaczymy, jak to będzie wyglądało, na czym to będzie polegało. No i rozpocznie się prawdziwa walka o flagę, ale nie tylko. Zostańcie z nami. No i czas na rozmowę z drużyną, a z nami są Kuźnia, Kołdra, Bartas i Skoczek. To jest ta wspaniała piątka, która będzie walczyła z piłkarzami Lecha Poznań. Mateusz, grałeś w paintballa? Kiedyś strzelałeś? Miałeś okazję? Raz grałem w paintballa, strzelałem, miałem okazję i mam nadzieję, że dzisiaj wygramy z piłkarzami i może troszeczkę się zemścimy za te wszystkie ich porażki, które no, zdarzają się od czasu do czasu. Tam jesteś porażka. Tu nawet padały takie określenia, że będziemy się mścić za Islandię, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No to może jakiś okrzyk, panowie? Nie, nie, bez, dobrze. No tak, to czas na piłkarzy Lecha Poznań. Może oni się przygotowywali jakoś do tego spotkania, może oni mają jakąś taktykę. Zaraz posłuchamy właśnie ich rozmowy, a później widzimy się już na polu bitwy. Dobra, witamy serdecznie. Nasza drużyna nazywa się Pato Team. Jesteśmy na paintballu. Teraz każdy z uczestników powie, czy już kiedyś grał i jak widzi, jak to będzie wyglądało. Janek? Nigdy nie grałem w paintballa, ale pierwszy raz. Widać po tobie. Grałem krótki epizod 5-minutowy, dlatego no, można powiedzieć pierwszy raz. Pierwszy raz. Znaczy, no, grałem, ale to takie 5-minutowy epizod, dlatego dzisiaj poważniejsza rozgrywka. Dobra, Szymon? A ty? Ja nigdy. Pierwszy raz, tak? Nie, pierwszy raz. No Maciek myśliwy, zobacz. Przygotuj mi to tu. Ja mam doświadczenie. Nigdy nie zabiłem nikogo, ani zwierzyny. Ja mam sporo doświadczenia, jeśli chodzi o Counter-Strike'a, także wydaje mi się, że będę dzisiaj... Wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem. Mamy jeden minus w drużynie. Jest to bardzo duża głowa Szymona. Także... A ja bym chciał skomentować. Mogę? Szymek, powiedz coś, no musi być riposta. Tak? Nie, no musi być riposta, tak. Maciej, my jesteśmy jedną drużyną, oczywiście, ale nawet jeżeli się obrażamy, to i tak jesteśmy drużyną, tak. Ale Maciej, niestety, swoim obwodem ciała, niestety, jest bardzo łatwym celem. Także my w dwójkę na pewno będziemy takim minusem naszej drużyny, ale uważam, że tutaj młodzież będzie, to będzie natarcie, tak, to będzie przetarcie, że
od razu 2 minuty i niszczymy wszystkich, nie? Prawda? Tak jest. Dobra, jesteśmy gotowi. Nie, okrzyk musimy, jakiś ciekawy, nie? Jak, co krzyczymy? Zeripa, pipo. Zeripa, pipo, tak? Zeripa, papo. Zeripa, jak krzyczę zeripa, ale papo. 3, 4. Zeripa, papo! No i czas na zasady bezpieczeństwa. Jerzy Wierzyński, citypaintball.pl. Tutaj szukamy wszystkich informacji. Panie Jerzy, o czym powinniśmy pamiętać, jeśli wejdziemy już na pole, to po pierwsze, no jak będzie wyglądała sama gra? Trzeba pamiętać przede wszystkim o zdrowym rozsądku. Nie wolno w czasie gry ściągnąć maski. Nawet jeżeli ktoś będzie trafiony bezpośrednio w okular maski, to tej maski nie może ściągnąć. Były wypadki niestety dość poważne. Oko nie odrasta, wbrew temu, co Monty Python może twierdzić. Druga sprawa, pamiętamy o swoim bezpieczeństwie przede wszystkim, czyli pilnujemy siebie, pilnujemy zabezpieczenia swojego sprzętu i oczywiście zawsze słuchamy uwag sędziego prowadzącego grę. Jeżeli te zasady będą przestrzegane, to nic się nikomu nie stanie, resztą my się zajmę tutaj z chłopakami, więc na pewno będzie wszystko dobrze. Będziemy dzisiaj grali na pewno 2 typy gry. Pierwszy to jest taka klasyka, jeżeli chodzi o paintball, Capture the Flag. Będziemy grali to w konwencji Center Flag, czyli flaga ustawiona na środku wyznaczonego terenu gry. Wygrywa drużyna, bo to jest wiadomo zabawa drużynowa, która tą flagę podejmie jako pierwsza i bez trafienia, bo to jest bardzo ważne, że bez trafienia zaniesie do wyznaczonego punktu startowego. Panowie, słyszeliście, gramy pierwszą grę, czyli zdobywamy flagę i wracamy. Tak jest, no i wszystko jasne. Druga gra? Drugą grę zagramy w koncepcji Team Deathmatch. Zagramy Team Deathmatch, czyli eliminacja całej drużyny. Wygrywa drużyna, która zostaje przy życiu. Ale w tej pierwszej grze mamy 2 życia. W tej pierwszej grze zrobimy sobie, w związku z tym, że jest mała grupa, staramy się to uatrakcyjnić, dodamy system respawna w formie, po pierwszym trafieniu w punkcie startowym odbija kolejne życie, po drugim trafieniu dopiero schodzi do deadboxu. No chyba to najważniejsze zasady, o których powinniśmy pamiętać. Reszta wyjdzie w praniu, wiadomo. Jak zawsze. Dobrze, Jerzy Wierzyński, citypaintball.pl, jest pytanie, ja podejdę do Janka. Uwaga, Janek, pytanie twoje. A czy jak dostanę w nogę, to też tracę życie? Jak dostaniesz w nogę, w marker, w maskę, w buta, we wszystko, tak? Gramy na rozbicia. Kulka musi się rozbić, panowie. Gramy na rozbicia. Znaczy, w jednej akcji może ktoś dostać 4-5 kulek, tak? Więc to może być kilka rozbić. Pierwsza kulka odpadasz czy druga? Nie, nie. To jest jedna akcja eliminacyjna. Tak? Może być kilka strzałów, w którym tracicie jedno życie. Jeden zgon. Jeden zgon może być naprawdę, jeżeli kogoś nie lubicie. Załatwcie te sprawy na polu, 10 kulek na przykład sprzedacie mu, ta osoba schodzi jeden raz. Tak? Wszystko jasne. Dobra, panowie. Gramy na rozbicia. Słuchajcie, jeżeli wleci was kulka, jak zauważyliście, strzelaliście, chłopaki, tej, jak strzelacie, kulka, widzicie jak kulka leci, prawda? Widzicie jak w człowieka wchodzi, nie łudźcie się, że jak dostaniecie kulkę, to ta osoba nie wie, że was wleciała, przecież ona leci 100 metrów na sekundę, więc on widzi, że ta kulka do ciebie dotarła. Jedyne co ma to wątpliwość, czy ta kulka się rozbiła. Jeżeli kulka się rozbiła, tak, to jest wasze zadanie, sprawdzić, aha, dostałem, prawda, ręka do góry. I ta ręka do góry jest sygnałem, że nie gracie, tak? Czyli nie strzelamy do ludzi, którzy mają rękę do góry. I taka rada, strzelajcie tak długo, aż podniesie rękę. Dobra? Jeżeli jedna kulka się nie rozbije, to druga się może rozbić. Do tego rada praktyczna. Kulka się rozbije, ona ma efektywny tor lotu dokładnie 72 metry. Rozbije się na 40, bo wtedy jeszcze będzie miała siłę nośną, ale z 5 rozbije się zawsze. Dlatego w paintballu skraca się dystans. Gracie dobrym sprzętem ustawionym na mniejszą prędkość wylotową i kulkami turniejowymi,
które nie wymagają dużej siły, więc nie bójcie się dojść do gościa i sprzedać mu kulkę. Chcecie być zapamiętani? Sprzedajcie mu w tyłek, przez dwa dni się będzie pocierał dwa razy. Chcecie być humanitarni? Sprzedajcie mu w głowę, w maskę nic nie będzie czuć. Ale strzelajcie, tutaj nie ma paraolimpiady. Dostałeś? Gramy w paintball. Ty mu powiesz, dostałeś, on w ferworze adrenaliny podniesie markę, sprzeda ci z pół metra. Ale jak mu sprzedasz kulkę i on poczuje to nieprzyjemne, oczywiście delikatne ukucie, tak? On wie, że został wyeliminowany, on wtedy automatycznie podniesie rękę. I bardzo ważne jest w takim wypadku fair play. Chłopaki, fair play. Jeżeli dostaniecie w plecy, to bardzo was proszę, podnieście rękę. W plecy są twarde, więc jest duża szansa, że się rozbiła kulka. Ale chodzi o to, żeby grać uczciwie. Zagramy kilka gier. Wszystko. Jerzy Wierzejski, City Paintball. No i zaczynamy. Akcja. Zginęli? Trójka! Fajnie by było, jakby jeden stał z tyłu. Tu. Jeden tutaj. Czas, jeden tutaj. Jeden gdzieś musi stać. Jeden tak jakby stał tutaj. Jeden tutaj. No dobra, okej! Okay. Dwóch człowiek musi po tą flagę iść takich szybkich. Tak, patrz. Jeden musi. Poczekaj, jeden tutaj, żeby był najlepiej i żeby pilnował tego. I za tą skrzynką tu jeden, a i tutaj a tu? Jeden. A tu jest lepiej. Zobacz. I tu masz flagę naprzeciwko. Flagę. No dobra, ale jeden będzie go tu stąd asekurował, o to chodzi, nie? No bo tu to ciężko tylko kogoś trafić. To bierze prawą flankę, dalej, tu dzielę. Dobra, ja idę z prawą. Dobra, ale no to bierz. Dobra. To nas będzie trzech. No to co, Kuźnia stara się tu dotrzeć? No postaram się. Lipa weźmiesz w środek? Tak. Już tu jest kimś? Jeden musi być tam. Nie, jeden musi być taki, co... No to ja właśnie tutaj będę. Ej, ale ej! Ej, komnasz! Zróbmy tak, żeby ich powystrzelać najpierw, zanim weźmiemy tą flagę, nie? Nie róbmy tak, jak oni na chóra. Najpierw zróbmy, weźmy, złapmy pozycję. I postrzelajmy do nich, żeby się jeden, drugi, raz, dwa, trzy cofnął, jak da radę. Będę się bać, pewnie. Bo oni będą na... biec oni będą... z całej siły do przodu. Oni brzewo iść! Gdzie ty biegniesz? Ej, ja idę tutaj. Ja pójdę tu z szamponem, a ja pójdę po flagę, on pójdzie tam, dobra. Tak, to jest pierwsza gra na próbę. Dobrze? Trzeba wziąć flagę, dotknąć siatki. I to wróci. Tak. A ja biegnę do tej budki. Do góry, tak? Tak. 10 sekund mam, kocha. No 10 sekund mam. Darek, najlepiej jakbyś podróżował za tą... Kiedy on wziął tą flagę w ogóle? Kuźnia stał tak tu przy tym, nie? A ja tak mu tu! Ja akurat go widziałem, bo tak się... Ja go z kamerą na początku ładowałem. Ja też tak myślę, ty, do niego trafić czy nie? Na samym sprincie podbiegli i wzięli. Czyli tutaj trzeba mocniej obstawić, nie? Trzeba dużo mocniej obstawić, nie? Tak, a ja będę... A... I wtedy jak mówisz teraz, to my ładujemy. Jak ktoś idzie po flagę, to mi krzyczy idę, bo ja na przykład nie wiedziałem, że on jest. Stary, ale dostałem płapy. No dobra, czyli ktoś musi być szybko do przodu. Dwóch musi być szybko do przodu i pizgać ten, i to po prawej lecimy, stronie. Lecimy szybko do przodu na posłania. I później za nami będzie bieg. Ale na tej samej stronie.
Ja nie mam kolan, nie? Czemu? No bo ciągle tak po całym inwento. Mnie pokrzywy popadły. Ja też! Ja kulek już nie miałem, ty. Ciebie trafiłem z tą flagą? To bieg z flagą. Ja. Pierwszy? Ja. A teraz, ja biegłem z flagą. Za kontu Bedi. Kogoś trafiłem za jak dostałem. Ja, pierwszy. A to Kownaś, ale położył ją. Kownaś, ten Gostek mnie za drzewa gdzieś na zaszczyt. Ja ale tu nie pójdziesz, bo dramat. Tu nie masz gdzie się schować. Pierwsze musimy się dobrze wybić. Dobrze się bronimy. Dobrze, do tej to nie zrobić. Lepiej lecieć za te dwa, bo masz przynajmniej na tej jednej stronie. No za tym drzewem. Ktoś był za górką mi. Albo właśnie do górki, ej. Bo naprawdę, bo nie mamy teraz taktyki, tak? Myśmy wtedy taktykę wszędzie, każdy był poukładany i mieliśmy przewagę, a teraz nie mamy pizgenia. Ja bym poszedł po ten materac. Ej, maska bo nie ma mi paruje! Się, nie ma się gdzie schować. No który? Do tamtej? Do tej. Ej, Kołdra, my z kuźnią górka, Skoczek bunkier, Barta z prawa strona i też drugi bunkier, to nie? Dobra, ja mogę zostać z tyłu, będę wam mówił, co robić, dobra? Dobra, to my ja idziemy. Tak? Ja pójdę tam. Co? Tam. Ja tam pójdę. Chyba, że drewno wiesz, gdzie pójdziesz? Co zrobić, żeby mi nie parowała maska? Że pójdziesz tam do drzewa. Nie tu, tylko tam. Skąd gra? Nie wiem, gdzie, no, ale tam nie dojdę. Gdzie dojdę? Tam pójdę. Obejdźcie mi górki. Czyli z prawej strony mocno uderzycie w dwóch, trzech do przodu. Tak. I tu na przykład, żeby było... Tak, żeby dwóch tu idzie. Ja tu idzie. Ja mogę też iść. Ja mogę iść. Nie, no dwóch może iść. Czemu nie? No przecież jak oni pójdą pewną stroną... Ale nie wchodź tam do budynku. Gdzie z boku pójdziesz? Gdzie tam chcesz iść? Przecież tam cię trafią od razu. Nie, jak się skryjesz za tym małym podwórkiem? Czemu? Tu chcesz zostać. Gdzie ty? Niech dwóch będzie przy tym. Dobra, dwóch do materaca, ale jak was trafi jeden gościu, no... No teraz można wchodzić. Idź do materaca. Idziesz do materaca? Kowasz, idź do materaca. Mam się! Zostałem w rejto. To mnie trafiłeś, tutaj w ramię. No stąd, coś, nie? Nie, stamtąd, tak. Jedziemy czy nie? Nie, schody masz tak, że jak wchodzisz... Paruje ci przez schody. Ty. Ej, jak wchodzisz przez schody, to może ktoś jest z tamtej strony. Bo masz taką L-kę, nie? Jak idziesz, to po prostu są jakby okna, znaczy nie ma okien, nie? To są takie szczeliny, gdzie możesz trafić kogoś, nie wiem.
ktoś mnie w plecy i tu. No mi stąd, jak tu byłem, nie? I tu to wchodził. To bez sensu, o to chodzi. Wiesz, wchodzi po prostu tędy i o dobra, ja sobie tam stoję, nie? I tu jest tak, pak, 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 pak i to wszystko. I tak na przykład dwa razy dostałem. Koniec gry, chyba wynik nierozstrzygnięty, ale adrenaliny na pewno nie brakowało. Jak wrażenia, Darek? Fajnie, spędzony czas i na pewno będę częściej przychodził na paintballa. A powiedz jeszcze raz, zagrałbyś przeciwko nam, czy masz już jednego wroga, którego musisz gdzieś tam zlikwidować? Tak, Kodrę, chciałbym jeden na jeden z nim, bo jak mi z dwóch metrów w głowę pakował, to nie było przyjemnie. Ale ja chciałem w plecy, przepraszam. Ale następny razem w bowling wygrał. Tak. Czyli mniej inwazyjne sporty, czyli wyzwanie, co? Rzucamy kolejne wyzwanie, też drużynowo, czy jeden na jeden tym razem? Drużynowo, więcej zabawy, więcej śmiechu, także drużynowo myślę, że bowling możemy się zmierzyć. Dobrze, ja tylko mam do was, drodzy państwo, informację, że jeśli chcecie zmierzyć się albo dać nam takie wyzwanie, to wysyłajcie do nas maile r.lipiński@lech.tv. Teraz to wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Okay.